produkujesz lub importujesz towary i chciałbyś powiększyć swoją sprzedaż, szukasz nowego sposobu na sprzedaż towaru, chciałbyś oferować swoim klientom sprzedaż w dropshippingu, ale nie wiesz, jak to ogarnąć? Ten film jest właśnie dla Ciebie! Partnerem odcinka jest Implemo. Nazywam się Dominik Borsa, oszczędzam czas w e-commerce. Na początek zastanówmy się, jakie wyzwania stoją przed hurtownikami chcącymi oferować sprzedaż w dropshippingu swoim klientom. Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed hurtownikami, jest udostępnienie oferty swoim klientom. Po pierwsze, chodzi o to, że często systemy nie są kompatybilne ze sobą i sam klient dropshippingowy nie wie do końca, jak przyjąć do swojego systemu na przykład plik XML, który wysyła mu hurtownik. Kolejną barierą, jaka się pojawia, jest zamawianie towaru od hurtownika przez dropshippingowca, szczególnie jeżeli zamawia on każde zamówienie dla swojego klienta oddzielnie. No i właśnie, tu pojawia się takie coś, że ten dropshippingowiec musi przeklikać każde zamówienie w sklepie internetowym hurtownika, nie ma tego, jak przesłać automatycznie, no i spędza na samym wklepywaniu danych bardzo dużo czasu. Dalej pojawia się temat płatności za zamówienia. Dropshippingowiec albo musi pojedynczo płacić za każde zamówienie, co tworzy często stos faktur kilkudziesięciu, kilkuset miesięcznie. Tworzy to koszty niepotrzebne w księgowości u hurtownika, jak i u dropshippingowca. Takim koronnym wyzwaniem, które często staje na drodze w ogóle przed wejściem w dropshipping przez hurtowników, jest to, że często dropshippingowcy chcą wysyłać swoją etykietę do hurtownika i żeby ten hurtownik wysyłał z ich etykietą towar. Dlaczego jest to problem? Po pierwsze, chodzi o to, że często to musi się odbywać mailowo, czyli każdą etykietę ktoś tam wysyła mailowo, my ją musimy drukować ręcznie, dopasowywać do zamówień, po prostu cofamy się w rozwoju, nawet jeżeli mamy już u siebie zrobioną automatyzację jako hurtownicy. No i kolejna sprawa, łatwo tutaj o pomyłkę, a sam dropshippingowiec również musi spędzać mnóstwo czasu na niepotrzebnej pracy manualnej. W odpowiedzi na te wyzwania BaseLinker przygotował cały nowy moduł, jakim jest BaseLinker Connect. Moduł ten umożliwia po pierwsze udostępnienie oferty, po drugie przesyłanie zamówień między jednym a drugim panelem BaseLinkera, po trzecie udostępnienie etykiet. Dodatkowo stworzone są dwie funkcje, które jeszcze bardziej ułatwiają handel dropshippingowcom, ponieważ po pierwsze BaseLinker pozwala od niedawna generować linki do płatności do przelewów 24, a po drugie pozwala łączyć wiele zamówień w jedno, pozostawiając nadal oryginały w panelu. Dzięki temu można wystawić fakturę łączną do wielu zamówień. Jeżeli chcesz, abym omówił szczegółowo te funkcje, napisz to w komentarzu, a przygotuję odpowiedni film. Jakie są przewagi BaseLinker Connect nad tradycyjnym udostępnianiem oferty w modelu dropshippingowym? Przede wszystkim łatwość konfiguracji. Wystarczy, że podasz swojemu klientowi swój token i on wklei go u siebie w integracji. I to koniec tak naprawdę konfiguracji, które musisz wykonać, żeby udostępnić ofertę. Proste, prawda? Dzięki temu, że BaseLinkera używa bardzo duża liczba sprzedawców, kompatybilność jest bardzo wysoka. Nie musisz już teraz myśleć, czy ktoś może się zintegrować z Tobą, czy ma wszystkie funkcje potrzebne u siebie w sklepie. To rozwiązanie po prostu zadziała u każdego, kto ma BaseLinkera. Następnym atutem tego rozwiązania jest możliwość modyfikacji tego, co chcesz udostępnić swojemu klientowi. Możesz mu udostępnić nazwę, cenę, ilość, jaką posiadasz, ale na przykład nie musisz udostępniać opisu czy parametrów. Największą jednak przewagą BaseLinker Connect nad innymi rozwiązaniami jest możliwość przesyłania etykiety z jednego BaseLinkera do drugiego. To rozwiązanie eliminuje potrzebę wysyłania sobie tych etykiet, eliminuje też możliwość jakiejkolwiek pomyłki, a etykiety generowane są automatycznie. W Implemo oferujemy naszym klientom podpięcie ich klientów do panelu BaseLinkera poprzez właśnie BaseLinker Connect. Jeżeli jesteś zainteresowany taką usługą, wejdź na naszą stronę, link znajdziesz w opisie. Jeżeli zainspirowałem Cię tym odcinkiem do dalszego działania, zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!